I mi unieważnią ten. Uuu, to trzeba było przy tym, przy mikrofonie to otworzyć, żeby to wszyscy słyszeli. Piękny cyk. No, pachnie dobrze. Co to jest? Daily Hazy APA Funky Fluid. Opowiedz o historii o tym piwie, Magda. Kiedyś zawiozło mnie w plecaku na wieś pociągiem, który jechał 3 godziny. I aż się puszka, bo ona jest w puszce w ogóle. I aż się puszka wygięła tak do, na zewnątrz, tak jakby miała wybuchnąć. I jaką otworzyliśmy, to wyleciała sama piana z piwa. Ja się bałam, że wyleci nam w kosmos. Wiesz, Magda, muszę nauczyć cię opowiadać historię, bo to jest dobra historia, ale powiedziałaś ją w ten sposób, że ona jest słaba. Sorry, jestem Dzięki. Szczery. To ty opowiedz. Nie, dobra, no, niech czat oceni. A czat opowiedz na pewno doceni. Swoją wersję historii. O, widzisz, Kamas mówi, że to jest interesujące i pełno zwrotów akcji. Super historia i spoko opowiedziana, widzisz? Teraz mówię tylko dlatego, bo mi jest przykro, bo ty powiedziałeś, że jest słaba. Nie, nie wiem, jak można wycisnąć więcej z historii. No właśnie, może Grajdu chce wycisnąć więcej. Tego, że się puszka nabuzowała. Dlatego teraz, Michał. No. Dobra, może ja opowiem swoją wersję historii. No właśnie, czekam. Że wyobraźcie sobie, że Magda... Jechaliśmy pociągiem, tak? Pociąg był zajebany ludźmi po prostu po sufit. Nie dało się jechać, było gorąco, nikt nie otwierał okien. W ogóle silnik się spolił, dym leciał, babka w środku wyleciała na zewnątrz. Wyobraźcie sobie, że babka uciekła z pociągu. Wyobrażacie to sobie? Stanął, w ogóle jechaliśmy i wszyscy myśleli, że się pociąg pali, bo zaczął się dym z silnika ulatniać. Czaicie to? Zaczęło śmierdzieć jakimś dymem. I jedna babka w ogóle wyleciała w ogóle przez wszystkich, no tam był tłum ludzi, więc się przepchnęła przez wszystkich, poszła, wyszła z tego pociągu na zewnątrz, nie? Jakby strzelam, że to nie był jej przystanek, tylko po prostu się przestraszyła tego, że się pali pociąg, nie? A pociąg twardo jedzie dalej, nie? To co tam, że się pali, że tam dym czarny leci? Gorąco jak cholera, bo pociąg, silnik miał spalinowy, więc to wszystko grzało. No i Magda miała piwo, ja nie wiedziałem o tym, no to miała piwo i przywiozła mi piwo tam na wieś, no i mówi: Michał, to dla ciebie, ja to piwo takie, jak zamieniło się w taką kulkę wręcz, bo od tego gorąca. No i myśleliśmy, że po prostu jak taki szrapnel zaraz wybuchnie, jak taki granat z II wojny światowej. No i pewnie jakby to była w butelce, to by może korek wystrzelił. No i otworzyliśmy, opukałem to, bo tam jest sposób na to, żeby to ten gaz wyleciał. Opukałem to, no i otworzyliśmy i sama piana wyleciała, nie? Tak jakby później się dało to pić. No i to jest właśnie to samo piwo, bo dzisiaj poszedłem do sklepu i wpadło mi w oko, ale w ogóle zapomniałem o tym piwie, no i kupiłem to i Magda powiedziała, że to jest to samo piwo co wtedy, nie? Czyli tak jakby potwierdza to, że to piwo było spoko. Bo ja je wybrałam, a potem ty. No właśnie, taka jest historia o tym piwie. No akurat jest piwo. Kurde, Magda w dwa zdania powiedziała. No właśnie, to dużo lepsze piwo powiedziała. No i wiesz, no ja się, ja mam, mogę jej Grajdu anegdotyzuję. Całować stopy tylko. Kurwa. Nie, ja serio myślałem, że ja spłonę w tym pociągu, naprawdę. No. Po co tak krąży? Trzeba fakty wprost, a nie jakieś płonące pociągi. No dokładnie, no. Że Magda, następnym razem ty prowadzisz streama, a ja będę obserwował.